Witam Państwa w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu na konferencji poświęconej przekazaniu, można powiedzieć, sześciu obiektów muzealnych. Będą to depozyty przekazane dla muzeum tutaj w Zarzeczu. Będą eksponowane na ekspozycji, na piętrze. Także w przyszłości można przyjść i zobaczyć te piękne rzeczy podarowane przez różne instytucje, przez różne osoby związane właśnie z rodziną, z tym miejscem tutaj w Zarzeczu. Witam bardzo serdecznie, szanowny Panie, Panie Wójcie, Panie Prezesie, młodzieży. Muszę Wam powiedzieć na samym początku jedną rzecz. Strasznie Wam zazdroszczę. Strasznie Wam zazdroszczę, że jesteście z Zarzeczu. Nie wiem, czy do wszystkich z Was docierają te nazwiska, które, ich waga, Tą, którą, te, które wymienił przed chwileczką Pan Kierownik. Fałat, Kossak, Dzieduszyccy. Szanowni Państwo, to są nazwiska porównując dzisiaj Banksy, jeżeli kojarzycie, na pewno kojarzycie, byłby w tej drugiej kategorii przy tych nazwiskach. Na dzisiejsze czasy porównując. Tak wielkich nazwisk w naszej historii, w popkulturze, że użyję tego słowa, młodzi ludzie, nie ma. I to jest u was w Zarzeczu. Jeżeli kiedyś pojedziecie w świat i powiecie, że macie takie muzeum, macie taki pałac, w którym są zbiory m.in. kosaka, fałata, są pamiątki podzieduszyckich, gwarantuję, że ci, którzy będą wiedzieć, szczęka im opadnie, że użyję tego słowa. I tego wam zazdroszczę. Panie wójcie, zazdroszczę tego pałacu. Bo tutaj jest ta żywa historia. Tutaj możemy siedzieć i tutaj możemy z bliska zobaczyć naszą historię XIX-wieczną. Bardzo jestem szczęśliwy z tego, że Wy tutaj jesteście, bo te wszystkie eksponaty, które tutaj są, to są ciekawe opowieści, które um, trzeba podejść bliżej i zobaczyć. Tutaj widzimy Lwów, tak? Co się dzieje dzisiaj w Lwowie, wszyscy, wszyscy wiemy, to jest z Lwów sprzed 200 lat, na którym jest przedstawiony to, 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 się, to, się, to się odbywało w sali ratusza w Lwowie, to posiedzenie. I tutaj oprócz Wojciecha Dzieduszy, oprócz Włodzimierza Dzieduszyckiego jest również przedstawiony zapewne sam Juliusz Kosa, który tak, tak przypuszczamy, który tutaj właśnie uwiecznił siebie jako, jako pewien reportażysta, można powiedzieć, z tej z tej uroczystości. Te wszystkie przedmioty są ze sobą związane. Nie tylko przez, przez no, ogólnie nasze nazwisko, ale może zacznę od, od portretu Wojciecha Dzieduszyckiego. Wojciech Dzieduszycki, ja jedną cenzuralną anegdotę, bo jest kilka niecenzuralnych, ale jedną cenzuralną opowiem. On był bardzo no, znanym, istotnym politykiem, był szefem koła polskiego w parlamencie austro-węgierskim, wtedy Polska znajdowała się, jak wiecie, pewnie pod zaborami. No, i miał relacje z różnymi urzędnikami też z Wiednia. Przyjmował ich czasem w Jezupolu. I któregoś razu taki urzędnik, właśnie niezbyt przez niego lubiany, przyjechał, wysłał Stangreta na, na stację i powiedział mu tak: Józefie, słuchaj, jak przyjedzie ten właśnie do nas gość, to pamiętaj, no gość mówił po niemiecku. Mam nadzieję, że na tyle młodzież ma opanowany język niemiecki, że mnie zrozumie. I mówi tak: jak gość będzie mówił Sznela, to pamiętaj, zwalniaj. Jemu chodzi o to, żeby wtedy zwalniać. Jak będzie mówił langzam, no to pamiętaj, żeby przyspieszać. No i możecie sobie wyobrazić, w jakim stanie ten nielubiany przez niego gość dotarł do. Do, do majątku. I powtarzam, to jest jedna z takich bardziej powiedziałbym do powiedzenia publicznie anegdot. Myślę, że internet, gdybyście byli zainteresowani różnymi innymi dowcipami, które ten, ten światły, skąd inną człowiek wykształcony, nie, nie, nie no, znał niezliczone języki, jakie, jakie anegdoty o nim krążą, to, to bardzo to polecam. On pochodzi z linii, tak zwanej z linii końskiej Dzieduszyckich. Otóż jego, jego dziadek, Juliusz Dzieduszycki, sprowadził do Polski pierwsze konie arabskie. Nie wiem, kto, kto z was tak test, test, interesuje się końmi, lubi konie? No jest jeden. jeden, jedna osoba, mała, ale pewnie słyszałeś w takim razie o, o, o tą, tą historię o koniach arabskich, które Juliusz Dzieduszycki z, Razem z, z Żywulskim sprowadzili do Polski. Teraz wszystkie konie arabskie, które są na świecie, które są sprzedawane za miliony dolarów, mają domieszkę krwi tych, tych trzech klaczy. Także jego dziadek właśnie to, to uczynił. A ten dziadek zaprosił kiedyś do swojego majątku takiego ubogiego, początkującego studenta malarstwa, żeby te konie namalował. No i to był Juliusz Kosak. Juliusz Kosak, który potem już jako, jako dojrzały twórca, znamy, znamy jego przedstawienia właśnie koni bitew, no takie bardzo spektakularne. No ale właśnie przez jakiś, jakimś rządzeniem losu, był, był tutaj, być może zaprosił go sam Włodzimierz Dzieduszycki, był tutaj i sportretował, jak, jak będziecie chcieli podejść do, tej, do, do, do tego obrazka, to zobaczycie, że właśnie tak jak Pan Piotr mówił, on się składa z trzech elementów z desek. Prawdopodobnie to miała być litografia, czyli taka, taka matryca do odbijania na papierze i to się robiło właśnie w ten sposób, że na twardym drewnie na desce malowało się najpierw biały podkład, a potem ołówkiem szkic i z jakichś powodów, aha, i potem się potem rzemieślnicy no, wydobywali kawałki drewna, robiąc z tego taką, taką matrycę tak do, do druku i, i, i z tego mogły powstawać odbitki. To tak się jednak nie stało, przetrwał dzięki temu ten, ten obrazek, więc przechodzimy od Włodzimierza przez jego dziadka do Juliusza, który namarował ten obrazek. Tutaj jest, jak, jak widzimy, Włodzimierz Dzieduszycki, twórca muzeum, i dziedzic Biblioteki Potużyckiej, który tą bibliotekę tam było 20 tysięcy tomów. Na owe czasy to naprawdę niespotykana liczba. On ją jeszcze rozbudował. Anna Dzieduszycka tutaj zdobyła książkę, która pochodzi z tejże, z tejże biblioteki, więc to jest kolejny, kolejny związek. Przewodnik po muzeum napisał Włodzimierz Dzieduszycki. Tu jest ex libris z tejże. Z tejże biblioteki, a tutaj portret, o którym prawdopodobnie Krystyna jeszcze trochę, o, jeszcze trochę opowie. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję też, że tworzycie Państwo, Pan Dyrektor, Pan Piotr, Pani Katarzyna, że tworzycie tak wspaniałe miejsce, które jest miejscem, Znakomitym do umieszczenia tych, tych eksponatów, które jest miejscem znakomitym do opowiadania o nich. Dziękuję szczególnie serdecznie Maciejowi Radziwiłowi, który razem z Fundacją Trzy Trąby zechciał zakupić ten, ten portret Wojciecha Dzieduszyckiego. Tak się składa, że, że, że w mniej więcej w tym samym czasie moja żona Melania wytropiła na aukcji portret Kosaka, który, rysunek Kosaka, który został zakupiony przez Związek Rodowy i mniej więcej w tym samym czasie Melania, no, zakupiła na aukcji ten przewodnik po Muzeum Dzieduszyckim, który następnie przekazała Związkowi Rodowemu, Związek ten, ten, tą poddał ten przewodnik konserwacji i w tym samym czasie również trafiła w nasze ręce ta, ten, ten drobiazg, ale jeżeli będziecie mieli cierpliwość zachęcam do tego, żeby podejść i zobaczyć jakie to jest po prostu e, piękne, małe, e, e, małe dzieło sztuki ten, ten Ex Libris przed 200 lat. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogłem tutaj te, te eksponaty w imieniu Związku Rodowego Dzieduszyckich zostawić, że są one w dobrych rękach, że będą cieszyć mieszkańców Zarzecza, Podkarpacia i też gości z Polski. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie bardzo emocjonalny moment, by, bywanie w Zarzeczu. To jest trochę tak, jak Zarzecz jest dla mnie trochę jak sanktuarium. Ja tu przyjeżdżam, bo, bo tu jest pamięć. Tu, tu jest moje serce. E, tu się urodziłam e, i zawsze tutaj wracam jak do domu. Niezależnie od tego, w jakim stanie ten dom wyglądał. A widywałam go w latach 60. bez dachu. Niebo można było oglądać. Także tu jest jeszcze tak na marginesie. E, Wielkie, wielkie brawa i podziękowania dla tych, którzy tu na miejscu uratowali ten budynek, a przy okazji uratowali dla nas miejsce, które właśnie w ten sposób funkcjonuje. Cały czas aktywnie rodzina e, gromadzi, zbiera, e, poposiadać tak. E, Mogę powiedzieć, że nie mamy, nie, prawda, żeśmy wychodzili moi rodzice stąd, znaczy nawet na, nie rodzice, bo ojciec wyszedł wcześniej niż mama. Ojciec został po prostu stąd wywieziony, prosto na Sybir. Ja zostałam z mamą, ale już nie było możliwości prawda, zabrania czegokolwiek. Także teraz dopiero po latach w rozmaitych okolicznościach zbieramy, bardzo to cenimy. I, i no na pewno dla mnie, ale po, myślę, że dla całej pozostałej części mojej rodziny, a była liczna, e, to jest ciągle dom. Serce jest tu. Brawo. Bardzo miło. Ja również, tak jak Anna, od zawsze, gdy tu jestem, odczuwam wielkie wzruszenie. Też dlatego, że nie tylko dlatego, że w tym domu przebywał, bo urodził się we Lwowie, ale przebywał tutaj mój ojciec, i stąd wyniósł najwspanialsze wspomnienie dzieciństwa i młodości aż do wojny w 1939 roku. Jak to się łączy z portretem? Z tą litografią, która przedstawia Włodzimierza Dzieduszyckiego, przez nas zwanego Wielkim, tego, który założył Muzeum Przyrodnicze w Lwowie. Mój ojciec, tak jak już powiedziałam, tutaj mieszkał, ale z powodu wojny też trafił. Do małego mieszkania, takiego, w jakim wy młodzi, może niektórzy mieszkacie, a może a ufam, że w większych nawet. I jedynym przedmiotem, który łączył tą historię mojego ojca z, ze mną, w tym małym mieszkanku była inna kopia tego portretu. Więc gdy zobaczyłam na jednej z aukcji za granicą, że ten portret można kupić, nie wahałam się. Nie wahałam się, bo myślałam o Was. Bo gdy spotykam tutaj młodzież, tak jak moja mama, dla której wyście byli największym skarbem, i tą wartością, dla której namówiła spadkobierców po Wandzie i Włodzimierzu, żeby przekazali ten pałac na cele kulturalne i oświatowe, to pomyślałam, że ten portret musi się tutaj znaleźć. I z wielką radością przekazuję go w Waszej obecności. Pomyślałam, że ważne, żeby jakaś pamiątka została z tej dzisiejszej uroczystości. I to jest kopia to jest zdjęcie portretu Włodzimierza, którą, e, którą z radością. Panie Wujcie, pozwoli pan, że nie na pana ręce, ale na ręce pani dyrektor przekaże. I mam nadzieję, że ten portret zawiśnie w pani dyrektor pokoju i będzie przypominał te związki szkoły, o którą tak mama dbała z muzeum i że będziecie zawsze tutaj przychodzili z radością. Tak jak mówicie, że już przychodziliście i już oglądaliście wystawę. Więc my jako rodzina, jako członkowie rodziny i członkowie Związku Rodowego staramy się, żeby dostarczyć Wam jak najwięcej powodów, żebyście w tym pałacu i muzeum bywali. Dziękuję. Przede wszystkim bardzo dziękuję za możliwość y, uczestniczenia w dzisiejszej y, konferencji, y, za to, że mogłam tutaj z grupą młodzieży y, przyjść i wysłuchać tylu ciekawych historii, y, bo Pałac ja z zarzeczem jestem, mimo że nie urodziłam się tutaj, nie mieszkam, to jestem związana od dwudziestu kilku lat. Y, osobiście miałam przyjemność i zaszczyt znać panią Izabelę Dzieduszycką, y, zresztą jak tutaj z panią Krystyną wielokrotnie Rozmawiałam też byłam w Warszawie, w szkole przymierza, jeździłam z młodzieżą na wycieczki, i także tutaj z ogromnym sentymentem i, i tak ciepło zawsze wspominam Panią Izabelę i tutaj ogromnie się cieszę i bardzo dziękuję Pani Krystynie, która bardzo blisko mogę ją nazwać przyjacielem naszej szkoły, ponieważ zawsze, kiedy tutaj w Zarzeczu jest, również gości w naszej szkole. Zawsze jest mile widziana, zresztą wszyscy Państwo jesteście też mile widziani w naszej szkole. Serdecznie zapraszam. Ja zawsze się cieszę, jak możemy właśnie uczestniczyć i młodzież przede wszystkim, bo jest to część historii. Dzisiaj, akurat w ramach lekcji historii, też przyszliśmy tutaj, więc. Myślę, że to bardzo ciekawa lekcja dla nich, nie jest to na pewno stracony czas i bardzo jeszcze raz dziękuję za tę miłą niespodziankę. Jest to współpraca pomiędzy rodziną, rodziną Związkiem Rodowym Dzieduszyckich, muzeum i cały czas myślimy jak promować i upięknąć to miejsce. Ja już powiem tak, że też myślimy, już jest podjęta decyzja, będziemy składać wniosek na zabytki na kwotę 3,5 miliona złotych. Myślimy tutaj o wymianie centralnego ogrzewania, stolarki okiennej, elewacji, renowacja parkietów, pergoli i myślę, że to miejsce, które cały czas mówię, że ten tunel łączący między oficynę, oficynę, oficyną i... Pałacem, żeby to też było elementem po prostu zwiedzania przez okolicznych mieszkańców. Myślę, że ten wniosek jakoś postaramy się, żeby jakoś przeszedł pozytywną weryfikację. Myślę, że za tą kwotę to też wykonamy mówię szereg tych prac. I też w przyszłym roku rozpocznie się tutaj renowacja, termomodernizacja szkoły Witosa, myślę, czyli te dwie, dwa obiekty, będzie będą po remoncie, czyli na pewno to miejsce będzie takim miejscem spotkań. Przyjaznym i, i pięknym. Dziękuję również tutaj panu dyrektorowi Muzeum Konradowi Sowińskiemu za tą współpracę, za otwartość, za wspólne pomysły, co mamy realizować, żeby, żeby to miejsce stało się coraz piękniejsze. Tak działamy, żeby tą pracą u podstaw, ten krok za krokiem, jak kiedyś mówił trener polskiej reprezentacji dla hacker, step by step tak żeby za rzeczę rzeczywiście pokazało to czego jest warte bo to jest jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce wiem zjeżdżając całą Polskę